Zespół Szkół Specjalnych zorganizował 25. edycję Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. Wydarzenie, w którym wzięli udział uczniowie szkół specjalnych z Wielunia, Sieradza i Warty, odbyło się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dzisiejsza impreza organizowana jest wspólnie ze starostwem powiatowym w Wieluniu i w imieniu również pana starosty, który dbając o wasze bezpieczeństwo, zdrowie, nie zawitał tutaj i nie rozpoczyna, ale życzy wam bardzo udanego i owocnego występu i będzie za was trzymał kciuki, żebyście spokojnie wszyscy zostali dzisiaj zwycięzcami i żeby bardzo dobrze wam poszło. Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia 25-letniej historii konkursu z języka polskiego, który jest tradycją szkoły. Zaczęło się to bardzo dawno temu, 25 lat. Trwa konkurs z małą przerwą, organizowany jest cyklicznie, co roku. Jest to nasza taka markowa impreza. Szkolnictwo specjalne ma konkursy przedmiotowe w różnych dziedzinach. Język polski organizowany jest w naszym województwie, właśnie w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu. To nasza tradycyjna już impreza skupiająca właśnie uczniów z ośrodków i szkół specjalnych z całego województwa. Skąd przyjeżdżają uczestnicy? Początkowo przyjeżdżali z byłego województwa sieradzkiego, bo jak mówię, 25 lat to historia, kiedy jeszcze Sieradz był stolicą województwa, więc najpierw były to w zasadzie ośrodki i szkoły specjalne z naszego tutaj regionu sieradzkiego. Kiedy zmienił się administracyjny podział w Polsce, zaczęły przyjeżdżać ośrodki z odleglejszych terenów, ale cały czas jesteśmy w obrębie nowego województwa łódzkiego, no i tych ośrodków było coraz więcej i jednocześnie uczestników i kontaktów też z innymi ośrodkami bardziej stały się takie rozbudowane i no i cieszyliśmy się, że możemy się spotykać. Następnie w krótkim występie artystycznym zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Zaśpiewane przez nich utwory wzruszyły publiczność. W dalszej części spotkania przyszedł czas na uczestników konkursu, którzy recytowali piękne utwory patriotyczne. Mamy tutaj weterana konkursów Patryka, który jest tu już po raz czwarty, tak, pani Maju? Ale mamy też właśnie dzieci jak Martynka i Pawełek, którzy debiutują. To jest ich pierwszy występ, więc bardzo przeżywają i się denerwują. Występy oczywiście mówię o Pawełku, tak, Pawełek troszeczkę się denerwuje, bo jest to jego pierwszy taki publiczny występ. Wiersz jest opanowany pamięciowo. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj pięknie nam uda. Trzymamy kciuki za wszystkich, więc czekamy na rezultaty, tak? I wszystkim życzymy jak najlepszych miejsc. Proszę powiedzieć, jak wyglądały przygotowania do tego konkursu? Oj, Martynka ćwiczyła sumiennie w domu z mamą, ale również w szkole w miarę możliwości przygotowywałyśmy się. Martynka nie stresuje się, nie denerwuje i mamy nadzieję, że wypadnie cudownie. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta współpraca z dzieckiem, z rodzicami? Patryk bardzo w ogóle lubi uczyć się na pamięć wierszy, bardzo ładnie recytuje i to od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dla Patryka wzięcie udział w konkursie to jest, bym powiedziała, chleb powszedni. Jest mały stres, natomiast Patryk bardzo szybko się uczy i tutaj dużą pracę również wkłada w to mama, która zawsze musi zaakceptować wiersz, ponieważ mama też zna Patryka możliwości. I wiersz jest tak naprawdę bardzo szybko opanowany przez Patryka, a później
później w szkole dopracowujemy całą interpretację. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdzie górze słońce w dzień poznał Boga, gdzie ojciec bogacza i gdzie matka miła, polskiej niemowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja, topka ojców słowa, szczerbiec dobrego, co ocorska buława. To duch rycerski, szlachetny, amelski, to nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie. Sto gwiazd zgaszonych stoi nad polem, jak stu rycerzy w żelaznej zbroi. Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, sto serc gorących tęsknotą płonie, sto serc gorących w piersi uderza, jak duch żelaznej blachy pancerza. Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, sto wichrów tętni przez puste błonie, sto wichrów tętni przez szlak stepowy, jak stu rumaków złote podkowy. Decyzją jury zwycięzcą 25. Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego został Piotr Faiński z Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu. Wszyscy recytujący uczestnicy otrzymali piękne dyplomy, a laureatom wręczono nagrody. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do Short Pressu.